Uwaga! Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci i osób z bólem dupy. Oraz kontrowersyjne skróty myślowe, zjebane nastawienie do gier. Jeśli jest to dla ciebie poważny problem, to wypierdalaj, to nie mój problem. A jeśli postanowiłeś i tak go obejrzeć, nie zapomnij zostawić. Oglądasz na swoją własną odpowiedzialność, rozumiemy się. Więc aby móc rozwijać kanał, masz na dole przycisk subskrybuj. To jest 100% pewne, że nie subujesz go aktualnie, więc kurwa kliknij ten jebany guzik na dole pod filmem, dziękuję. Więc zapraszamy do dalszego oglądania tych chujowych treści. Znaczy ciekawych treści na kanale AJ. Wybuch wojny genetycznej w roku 1969, gdzie przeprowadzali naukowcy badania nad owcami oraz krukami białe. Jest białe, czarne. Jest czarne? Czyż to nie jest tak? Po wielu latach badań, owce oraz kruki zaczęły przypominać ludzi, choć jakby nie spojrzeć. Zaczęli zachowywać i myśleć jak ludzie, a nie jak bezmyślne zwierzęta. Minęły już 10 lat od badań, a badania nad genetyką zwierząt była ludzkim błędem. Owce, kruki zaczęły się niesamowitym i wielkim błędem się rozwijać i rozmnażać. Zwierzęta zaczęły czuć przewagę nad ludźmi i zaczęli siać zamęt i spustoszenie. Owca o imieniu Marian był przywódcą krwawych owiec. Może z wyglądu wyglądają słodko, ale to krwawe istoty, które stworzono Polskim Centrum Nauki. Sosnowcu imienia Lecha i Jarosława Kaczyńskiego. Serio, zastanawiasz, jaki debil tworzy genetyczne centrum badań w Sosnowcu. Nikt nie jeździ do Sosnowca z własnym i bystrym rozumem, więc najbezpieczniejsze miejsce, jakim jest Sosnowiec, województwo zagłębiowskie. Nie dość, że badania genetyczne były przeprowadzone w Sosnowcu nad zwierzętami. Wybierali te, które wydawały się głupie. Jakie to były zwierzęta? Zaraz ci opowiem. Małpy, węże, kruki, owce oraz twoją babcię złapaną ją w Lidlu. Badania nad zwierzętami zawsze były kluczem do historii w badaniach, choć jak zawsze wiadomo, badania są ryzykowne. Pytasz i pytasz. Dlaczego ryzykowne? Mieszkanie w Sosnowcu jest już żartem. Podkreślam, jest to żart. Nikt zdrowy nie chce tam mieszkać. Chyba że jesteś kompletnie zjebanym i bez życia człowiekiem. Badania przeprowadzał Albert Einstein z Będzina, który kochał naukę genetyczną, gry serii Gothic. Wydawnictwo Piranha Bytes, więc zainspirowany Albert Einstein z Będzina, prowadził badania nad zwierzętami. Choć lata się ciągnęły jak twoja stara, trzymający za moje jądra, ale mniejsza o to twoja stara i tak nie żyje. Jak słuchasz tej historii, 10 lat robiono badania genetyczne, 80% zwierząt zginęły szybko w badaniach, nie wiem, chyba te zwierzęta źle znoszą powietrze w Sosnowcu, tylko przejechały granice, Sosnowca już umarły. Podejrzana sprawa, jest w Sosnowcu jedynie przeżyły kruki i owce, które genetycznie się zmieniły, w ludzi zaczęły również chodzić na dwóch nogach, korpus również, jedynie głowy zachowały swój wygląd, więc chujowo to wygląda. Ale kij badania wyszły. Jak się domyślasz? Kruki zabłysnęły swoim charakterem. Były czarne niczym murzyn z Afryki, choć kruk powstał laboratorium. Sosnowcu imienia Lecha i Jarosława Kaczyńskiego. Niezłe imię patrona, Centrum Nauki Ja Pierdolę. Chyba. Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, był jakiś naćpany, nazywając tak Centrum Nauki Genetycznej. O kurwa! Mianowicie, zastanawiacie się, jak kruki zaczęły dealować na ulicach koksem marychą oraz bułką tartą twojej starej. To się możesz zdziwić. Owce były szalone, niczym rumcajs latający po lasach z dubeltówką i strzelając bronią z żołędzia, były bardziej pojebane niż twój stary myśli. Owce były mądrzejsze o 4%. IQ to było najdziwniejszym cudem jak w całym regionie. Sosnowca mieszkańcy mają powyżej 100%. IQ, a owca była mądrzejsza. Potrafiła zamknąć lodówkę telekinezą bez dotykania lodówki, tylko spojrzała i jeb, otwarta lodówka się zamknęła. Więc było to niesamowite. Nawet Albert Einstein był głupszy od owcy. Ból dla tego magistra był niesamowicie głupszy od owcy.
Owce i kruki rozmnażały się w olbrzymim tempie, że przewyższyła populację ludzką o 69% więcej. Świat stoi na włosku kataklizmie, który się urodził w Sosnowcu niczym filmu. 13 dzielnica rząd oraz prezydent Polski Andrzej Duda nakazał odciąć Sosnowiec od świata, zamykając resztę ludzkości na samotność z walką owiec, krukami innymi zmutowanymi zwierzętami. Nie uwierzysz? Indyk też był jak struś. Pędziwiatr kazał nazywać się Jarek. Jarek VAT podatków. To jest moc niczym zaklęcie, podziało, że wielkie mury na granicach Sosnowca się pojawiały szybko. Andrzej Duda raz w życiu podpisał akt, który nakazuje odgrodzić świat od Sosnowca. Sosnowiec został odcięty od świata. Owce kruki królowały w Sosnowcu, zaczęły prowadzić brudne interesy. Owce tworzyły burdele kruki, zaczęły produkować metę koks i bułkę tartą. Biznes się rozwijał bardzo szybko. Świat spadał na kolana i klęskę żywiołową nad światem. Królowały zwierzęta. To chyba już koniec kolorowego świata. Sosnowcu. Sosnowiec. Umiera. Kruki. Owce mordują. Sosnowieckich obywateli, by populacja kruków i owiec rośnie i rośnie jak chleb drożdżowy. Skoro słuchałeś tej historii o Sosnowcu, więc wiesz, że paszport jest wymagany w Sosnowcu, więc nie jeździj z rodziną do Sosnowca, bo owce cię wydymają, a kruki naćpają. Koniec serii. Genetyczna głupota. Sosnowca.